zagubieni na pustyni. Mają cel, ale się zagubili. Kto was prowadzi, człowieczku? Kim jesteś? Księciem czy biedakiem? Złodziejem? Szlachcicem, kupcem czy zabójcą? Nie wiesz. No i co z tego? Kurzająca baba. Zostawisz ją własnemu losowi? Nie chcesz z nią być w godzinie potrzeby? Na scenie, człowieczku. Przecież się tak cały czas udajesz. Niczego nie zmienisz. Nie potrafisz. No, więcej skakania niż... Oh, come on! Życie jest takie niepoukładane. Myślisz, że wiesz, gdzie jesteś? Mam nadzieję, że to nie jest kolejna iluzja. Wszystko się zmienia. Trzymaj się, baby, trzymaj. Odchodzę. Pożądasz nie chyba, ale ona w sercu ma tylko obowiązek. Ops. Nie ma tak dobrze. Hi. Easy. Miło było. Nie było. Proszę, powiedz mi, jak się jej pozbyć na stałe. Właśnie. Musimy na dobre uwięzić Arymana albo dotrzeć do komnat pałacowych za czarną bramą. Mhm. Nie, krzycz tak. Jesteś mało subtelna. Jeszcze sobie coś ludzie pomyślą, którzy stoją gdzieś za ścianą i nie widzą tej sceny. W sumie uzdrowiłem w tym momencie. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że stanę na scenie. Dziękuję wszystkim za przyjęcie na dzisiejsze specjalne przedstawienie. Świeć konkubin. Ona żyje. Fuck. Myślałem, że po to wchodzi się na scenę. Trzeba marzyć, by być kimś więcej niż się jest. Ale trzeba też być realistą. Inaczej będzie się wiecznie marzyć. Prawda. Chodźmy do następnego żyznego pola. Następnego żyznego pola. Powinniśmy ruszyć na kolejne żyzne pole. Zostało nam ostatnie w sumie. Okej. Okay. Którędy? Znowu skakanie po tych głupich terenach. O! No, trzeba szybko podejmować decyzję. Tak, bym tutaj strzelał. Zawsze to dwa dodatkowe. Dziękuję. Nie, musi mi, że tędy nie wejdę. No,
bomba. O, tu są jeszcze takie te. No może przejdźmy, pozbierajmy to. A, można iść tędy. Dobra. Nice. Okej, nauczyłem się nowej sztuczki. Potrzebujemy ich więcej. No, domyślam się. Robię co mogę. Dobrze, idę. Dobrze. Ja się zastanawiam, kto jej pomaga. O, uff. To było blisko. Tutaj nie ma żadnych rozdwojenia ścieżek, więc możemy iść spokojnie do przodu. Mówię, leci. Co nie ma pod spodem? Tutaj mamy to rozdwojenie ścieżki i w tamtą stronę zostało. Okej. Nie chcieli, że tutaj głównie będą szli zgadki. A to co? Te zniszczenia to nie tylko działanie zepsutych. A co? Dlaczego mam przeczucie, że jeśli tego nie zrobiło zepsucie, to było to coś jeszcze gorszego? Właśnie. Po ostatniej bitwie z Arymanem miasto przejął wojownik. To chyba jego robota. Nie ma mnie tu, tylko czyjeś szaleństwo. Ciągle chcesz, żebym odszedł, księżniczko? To więcej ćwiczeń fizycznych niż planowałem na dziś. Okej. Na razie nie możemy się jeszcze nic od niej dowiedzieć. Niech no zgadnę. Stoi na żyznym polu? Tak. Aha. Dość prosta droga do niego, ale zanim widziałem, że mam opcję dialogową. Skoro to sobie tak po prostu stoi, może powinniśmy spróbować innej drogi. Zepsuci będą się starali nas powstrzymać za wszelką cenę. Tu nie będzie łatwych dróg. Raczej. Skoro i tak mamy się z nim zmierzyć, ruszaj. O-o. Ma jakieś słabe punkty? Był kiedyś królem. Poprosił Arymana o pomoc w zamian za własną duszę. Aryman zgodził się i dał mu siłę, dzięki której król pokonał najeźdźcę. Taka tania wersja. Słabości. Cóż, nie pamiętam nic o słabości. Musiałaś wybrać akurat teren. Nie mogłaś wybrać taki, w której wcieliłem zła są. Nie. Czarowiste owoce. Król chciał tylko odeprzeć. Dobry był to. Arman wykorzystuje ludzkie pragnienie. Król poprosił o moc, która uratuje jego ludzi. Arman dał mu ją, zmieniając samego króla w maszynę do zabijania. Czy możemy w jakiś sposób wykorzystać wojownika w walce z Arymanem? Arman dotrzymał obietnicy. Ludzie króla odparli atak, ale później odeszli. Zniknęli w mrokach historii. Okej. Czyli możliwe, że gdzieś jest... Co ja się wpakowałem? Właśnie. Co ja się wpakowałem? Nie.
miało być tak łatwo. Nie mówcie mi, że to jest moment, w którym trzeba grać na czas. Ej, nacisnąłem przecież E. Jakby nie można było prościej. Wow. Dziwne. Naprawdę. Takim mieczem i magią. Użyj sceneria, aby go pokonać. Posłuchaj własnego honoru! Ahriman nie jest twoim panem, walcz! To nie twoja wojna! Dlaczego wszyscy muszą mi rozkazywać? No to jest sceneria. Niech ktoś mi zdefiniuje, co to jest ta niby sceneria. Ups. Nie zdążyłem zdodżować. Blokuj ich mieczem! Uważaj! Prawda? To chyba mniej więcej o to chodzi właśnie. Żeby go zwabiać w takie miejsca. Tak jak tamto właśnie. I trzeba wykorzystać to, że on na przykład może spaść. Spróbujmy jeszcze raz. A sюда jeszcze raz, chodź. W sumie, jeżeli to nie w ten sposób, to nie wiem już co. Wygląda na to, że to nie w ten sposób. Daliśmy radę. Up. Come on. Ona jak nas zasiaduje. Co to znaczy? Wykorzystuj elementy otoczenia. Come on. Chyba już wiem. Już wiem. Już wiem, jednak chodzi o tą półkę skalną. Właśnie. Są dwie, nie wiem czy zauważyliście. Jedna z jednej strony, druga z drugiej strony. I tutaj trzeba sparować cios. O właśnie. To trzeba chyba w ten sposób rozgrywać.
O właśnie. He, znalazłem sposób. Uff, ciężkie to było. To było straszne. No shit. Teraz sobie z nią porozmawiam. Głupio właśnie, trzeba w sumie wymuszać te dialogi co chwilę. Takie moim zdaniem bez sensu nagra tego typu. A, ja od razu przyjemniejsza gra. Okej, muszę tutaj dobić do chyba 60 tych kuwienek. Duszków, nie wiem. Ogników, nazwijcie jak coś. Jakieś wyjście? Myślę, że możemy wyjść tędy. Myślę, że tak. No i ci... Czy ta zepsuta rzecz tu wróci? Jesteśmy bezpieczni, a Aryman nie rzuci swego cienia na uzdrowione pole. Ładny uśmiech się na jej twarzy maluje. To człowiek, nie rzecz. Nawet jeśli ktoś jest człowiekiem, już nim nie jest. Właśnie. To, co uczynił, uczynił dla honoru. Powinniśmy to wykorzystać. Wcale nie chcesz wykorzystać honoru wojska. Myślisz, że można go uradować? To, że ktoś nosi koronę, to nie znaczy, że jest szlachetny. Bez urazu. Prawda. Poświęcił własne życie dla swego ludu. Zrobił to, by lud sławił jego poświęcenie. Ależ z ciebie cynik. Lecz realizm. Prawdę uważasz, że ludzie dokonują wyborów tylko dla własnej korzyści? Niektórzy wybrali walkę z Arymanem i nie skorzystali z jego oferty. Właśnie. Wybrali to, co było dla nich. A. Nie złoto, ale liczyli, że w zaświatach otrzymają swoje wagę. A nasza postać została wciągnięta to mimo woli, bo wpadła w niego piękna kobieta prosto w ramiona. Jeżeli pamiętacie tę scenę. To, że nie chcę, żeby zwyciężył Arymak, nie znaczy, że obchodzi mnie los Ormaza. Dokonałeś takiego wyboru, bo jesteś dobry, bo jesteś kim jesteś. Aha. Nie mam ochoty spędzić resztę życia tutaj, żeby ludzie, którzy mnie nie obchodzą, mogli przeżyć swój żałosny żywot. Bogowie, ludzie, którzy tu zginęli, dokonali wyboru. Liczyli, że dzięki niemu coś osiągną. Jeszcze są opcje dialogowe, o kurcz. Zepsuci nie mają wyboru. Aryman włada ich duszą. Aha. Skoro wszyscy zepsuci tracą duszę i tożsamość, jak to możliwe, że mają różne imiona? Brama do miasta, co? Mogliście po prostu zamknąć wejście do jaskini. Ale to nie byłoby takie efektowne, co? Wybrać nawet co. O, czyli potrzebujemy 5 ziaren światła zebrać. Jeden. Dwa, trzy. Cztery. Pięć. O, fajnie, mogę się teleportować. I co teraz? Wciąż żyjemy, więc on jeszcze się nie wydostał. Dobrze powiedziałem. Niemożliwe. Po tym, co dzisiaj przeżyliśmy, naprawdę wierzysz w rzeczy niemożliwe? Co się dzieje z jakiegoś powodu? Te płyty nie były zapalane od pokoleń. To zapewne wynik uzdrowień. Dzięki nim Aryman pozostanie uwięziony. Nie. One dają moc Ahurom. Teraz, kiedy są aktywne, możemy dotrzeć do kolejnych żyznych pól. Jeśli je uzdrowimy... Zostanie uwięziony, a my będziemy mogli odejść? Tak. Aha, czyli możemy odblokować którąś z płyt. Dowolną. Lubię kolor niebieski, zresztą od niebieski. Dostaniemy się na żyzne pola w Mieście Światła i na Zamku Królewskim. Dzięki tej mocy dostaniemy się na żyzne pola w Cytadeli i Dolinie. Dzięki mocy stąd dostaniemy się na żyzne pola w Cytadeli i na Zamku Królewskim. Dzięki tej mocy dostaniemy się na żyzne pola w Mieście Światła i na Zamku. Okej. Okay.
spróbujmy. W ten sposób to działa. O, wow. Musimy użyć mocy, by dostać się do żyznych pól? Tak, moce strzegły pól. Musisz mnie nauczyć, jak się nimi posługiwać. Aha.